Matko, jaki jestem zmęczony, na szczęście już idę do domu, bo nie mogę. O, co to za hałas? Aaa! Co to jest? Ile tu jest kurczaków? Co się stało? Prank! Niespodzianka! Zrobiłam ci żarcik! Ale żarcik, to ma być żarcik? Co to jest za prank? Czemu jest tyle kurczaków? Kupiłam specjalnie na farmie, ha. Coś ty narobiła, Karolcia, ile jest kurczaków tutaj, ty mnie cały czas prankujesz, Karolcia, ja już nie mam siły. Są śmieszne, nie, ja już nie się mogę wytrzymać, Karolcia, ty mnie cały czas, cały dzień prankujesz. O nie, tak nie będzie. Karolcia, wiesz co? Musimy się... przestań się obrażać. Dobra, musimy spotkać się na pikniku, dobra? Wieczorem zrobimy sobie piknik, okej? No dobra. Dobra, to widzimy się na pikniku. Słuchajcie, widzowie, teraz będę się mścił na Karolci przez 24 godziny. Będę ją prankował za to, jak ona prankuje mnie. Już dłużej tego nie zniosę. Dobra, widzowie, zobaczcie, mam teraz skórę zombiaka i zrobię tutaj pranka Karolci. Wystarczy otworzyć sobie piekarnik. O, proszę bardzo. I do piekarniczka wrzucamy tą skórę, proszę bardzo. I teraz, ale będzie miała jedzenie. Ale jej zrobię, a to jeszcze nie wszystko. Ona normalnie się zżyga, jak zobaczycie, co ja jej przygotuję. Poczekajcie, niech tylko się tutaj w piekarniku upiecze. Uwaga, uwaga, jak tam teraz mój piekarnik. I jest gotowane zombie. Ole, teraz jak Karolci. Karolcia to zeżre, ale będą jaja, ale będzie prank, to będzie najlepszy prank na świecie. Dobra, jak teraz mamy gotowane zombie, to zobaczcie, co ja teraz zrobię, widzowie. Idę, tam jest sprzedawca, o, już go widzę, o, szybko, szybko do niego. Musimy coś kupić, zobaczycie, o, ale będą jajca. Normalnie zrobię pranka, Karolci. Panie sprzedawco, szybko ja do pana. No, słucham. Panie sprzedawco, ja potrzebuję mleko, kupić mleko, dużo mleka u pana. No, spoko, ja mam teraz zniżkę. O, świetnie się składa, będzie zniżka na mleko. A proszę pana, czemu pan ma zniżkę na mleko? Czemu jest tanie? A, bo jest zepsute. O, zepsute mleko, dobra, to jest super, dawaj. Proszę pana, to ja poproszę te zepsute mleko. No dobra, 4 złote. O, dziękuję za 4 mleka. A proszę bardzo, do widzenia. Teraz tylko musimy iść szybko tam na piknik, gdzie się z Karolcią umówiliśmy i zrobimy jej takiego pranka, że to niby dla niej super jedzenie. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko pikniku, zobaczcie, wszystko jest przygotowane, jest piękny grill, ale jest czat, normalnie czaderski, normalnie się pali grill, tu mamy piknik przyszykowany, jest piesio, jest impreza, jest wszystko, będzie super. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście piknikowy, gotowane zombie dajemy zgniłe mleko zepsute, wszystko szykujemy dla Karolci, żeby ona sobie tutaj miała i ona sobie tu weźmie z koszyka i wszystko, będzie mogła sobie tu usiąść i jeść. Razem z ciastem i wszystkim. Teraz ja się zemszczę na niej. Teraz dla niej będzie kara za to, że mnie tak prankowała. Teraz ja ją sprankuję. Hejka, jestem już. Cześć Karolcia. Siemko, zobacz, jaki piknik dla ciebie przygotowałem. No, żebyś ale miała... ładnie tutaj zrobiłeś wszystko. Tak, żeby był super grill, to będzie najlepszy piknik. Zobacz, tu dla ciebie przygotowałem jedzonko. Możesz sobie wyjąć, no, widzisz? No, ale się najemy. Tak, możesz sobie tu z koszyczka wyjąć, wiesz? To wszystko dla ciebie, wiesz? Możesz no sobie zjeść. Biorę tak, sobie. I napij się, bo tu specjalnie kupiłem wszystko dla ciebie, przyszykowałem. Mleko. Tak, pyszne. Pyszne, możesz sobie świeże? Zjeść. Tak, bardzo świeże, możesz zjeść. Zjedz sobie i popij mlekiem, wiesz? A to już jest gotowe? Tak, jest wszystko gotowe, zobacz, tu się grill pali, to jest specjalnie no dobra, dla nas. To jem. No, dawaj, jedz. Jedz. Ciap. O, bardzo dobre, co? To jest... Co to jest? To jest jakieś dziwne. Nie, to jest super rzadkie. Specyfik najlepszy z szefa kuchni. O Boże, mój brzuch. Co ty tu dałeś? Popij mlekiem, szybko popij mlekiem. O, to mleko z zielonej czadziły. To był prank. Zjadłaś gotowanego zombiaka. Ktoś ty zarobił zombiaka. Tak, zombie zjadłaś. Nienawidzę cię. Ale jaja, ale to był prank. Czas na drugiego pranka, zobaczcie co mam, ale jaja, to jest super klocek, zobaczycie jaka tu będzie pułapka, patrzcie, zanim Karolcia wróci na chatę, ale będzie super prank, teraz muszę, patrzcie, zrobić tutaj szybko dziurę, zrobimy tutaj taką dziurę, żeby Karolcia nie wiedziała w ogóle co się dzieje, to musi być głęboka, duża dziura, pyk, i zaraz zrobimy jej tu takiego prankusa, ale to będzie super prank, i ona tutaj spadnie do dziury, o, tutaj głęboko, ale nie będzie widziała dziury, zaraz zobaczycie dlaczego, bo
bo zobaczcie, co ja mam. Mam tutaj taki blok i teraz, patrzcie, jak zrobię pyk, 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 to Karolcia będzie sobie szła do domu i spadnie nagle do dziury. Ale to będzie dobre. Jeszcze tutaj obsydianem trzeba, ale to jeszcze nie wszystko. Mam jeszcze lepszy pomysł, tylko tak, tutaj dajemy obsydian, żeby jej było ciężko wyjść. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. O, tu będzie miała ciężko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszystko obsydianem. Pięknie. Tutaj też można na tej wysokości jeszcze zrobić. I ja wiem, jak ona tutaj zleci, to zaraz zrobimy. I jeszcze ja pokój zrobię, że będę się z niej śmiał. Będę widział, jak ona zleci tutaj. Ale to będzie super, ja cię kręcę, widzowie. Patrzcie na to teraz. Tak, tutaj będzie tunel, 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 tunel. O, i ja będę tu wszystko zaraz to widział. Tylko jeszcze tutaj trzeba szybko poszerzyć trochę to, bo tu jeszcze musi być na tą drugą, jeszcze wam nie pokażę, ale zaraz zobaczycie, co tutaj jeszcze będzie. Tutaj będą takie jaja, niesamowite jaja tu będą. Dosłownie normalnie prawie jaja będą. Okej, okay, pyk, tu wszystko jest ładnie zabudowane, tak jak się należy. I teraz tak, tutaj będzie korytarz. Ona nie będzie wiedziała, że to jest, nie będzie wiedziała, co tu się dzieje, bo tutaj będzie szkło. Pyk, musimy zobaczyć teraz, jak to ładnie wygląda. Pyk, o, ja tu będę wszystko widział. Tak, tu będę ją podglądał, co się dzieje, okej. O, i ona tu będzie miała zablokowane i będzie widziała, że ja tam jestem. Dobra, teraz jeszcze ostateczna rzecz, musimy zrobić coś. Teraz zobaczcie, jest tutaj na razie dziura, ale ona tutaj musi być, bo idziemy szybko, bo teraz wam pokażę, jaki super plan mam. Idziemy po kurczaki. Tak, ona mi kurczaków zrobiła, to ja jej też jeszcze ją sprankuję tutaj kurczakami. Czyli teraz tak, musimy wziąć sobie, proszę bardzo, nasionka. Otwieramy i chodźcie kurczaczki, chodźcie, cip, 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 taś, taś. Chodźcie do mnie, chodźcie, ale kochane jesteście, no. Wszystkie. Wszystkie, wszystkie, wszystkie idziecie ze mną. Tak, wujek Cebulsor wam coś pokaże. Chodźcie, będzie super, będzie super. O, 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 idziemy tutaj sobie. Dobra, chodźcie. Wszystkie? Tak, 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 tak. Wszystkie idą za mną. Chodźcie, cip, cip, taś, taś. Taś, 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 wszystkie. No patrzcie, wredne dziadygi. Chodźcie tu. Chodźcie, 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 tutaj, tutaj. I teraz muszą wlecieć tam do tej pułapki, wiecie? Do tej pułapki, gdzie Karolcia spadnie. Chodźcie, wszystkie. Pyk. I ja tutaj sobie wskoczę, a one idą to. O! Dobrze, dobrze! Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Wszystkie tam musicie wpaść. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, o! Będą jajca. A! O, o. Dobra, teraz ja muszę stąd wyjść. I jeszcze tylko tutaj ostatnia kubka, pek, chodźcie tu, kurczaczki moje, o, dobrze, 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 jeszcze więcej was, jeszcze więcej, chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, wszystkie, 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 cip, 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 dobra, teraz będzie super chyba, o, teraz możemy, cyk, i raz, dwa, trzy, teraz będzie super, uwaga, żeby tu nie wpaść. I ja się idę schować tam do tej bazy, co zrobiłem i zobaczymy zaraz, jak Karolcia przyjdzie, ale będą jaja! Dosyć już mam tych pranków i tego pikniku, wracam do domu! Nie odzywam się do niego już nigdy w życiu! Ała, co to ma być? Ała, kurczaki, gdzie ja jestem? Ała, moja noga, pomocy! Ale prank, co nie, Karolcia? Tak. Wypuść mnie, chcę do domu. Nie, zrobiłem ci pranka za te kurczaki, to teraz ty jesteś w kurczakach. Jesteś nie, jeszcze ci z obsydianu bloki zbudowałem, żebyś dłużej je kopała kilofem. O, nie, ale nie. Prank, super prank. Teraz jak Karolcia jest uwieziona tutaj z tymi kurczakami na dole, to możemy zrobić kolejnego pranka, widzowie. Ale ja, słuchajcie, ja wiem, co ja zrobię. Teraz patrzcie, tylko hop, tutaj przeskoczmy, żeby tutaj nie wpaść. Wejdziemy szybko, wkradniemy jej się na chatę, ale to będzie prank. I zobaczcie, ile ona ma tutaj dywanów. A wiecie, co z dywanem można zrobić? Można go zepsuć. Patrzcie, teraz tak. Tutaj mamy dużo dywanu, ale nie będziemy już tacy, żeby ona sobie mogła to sama naprawić, to wsadzimy jej tutaj do szafki w kuchni, dywan, 64 dywany i ona sobie naprawi. I teraz patrzcie, uwaga, mamy wiadro z wodą i siup! O matko, ile wody! Oj, 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 oj! Jeszcze więcej trzeba dać tutaj, o, 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 o! Ole, teraz dywan, zaraz, patrzcie, dywan zaczyna pływać. Więcej wody, o, szybko, tutaj, damy jeszcze tutaj wody, proszę bardzo, o, ale czad, zobaczcie, jak dywan znika. Jeszcze więcej wody, pyk, i pyk, i tutaj woda, i jeszcze wody, jeszcze mamy kilka wiaderek. Szybko, tutaj, ale jojo.
Ale jaja, ale się odpłaciłem za te cały czas prankowanie mnie. Zobaczcie, ile tu już jest jej teraz wody. Ona teraz musi się stamtąd wydostać i popływać w chacie i wszystko tutaj sama posprzątać. Dobra, to ja szybko znikam, zanim ona mnie dorwie. O matko, ledwo udało mi się wyjść z tej dziury. Masakra, jestem cała brudna i mokra. Wracam do domu, już mam dosyć Cebulsona. Nie będę z nim rozmawiać, ani się spotykać nigdy. O nie, co tu jest? Masakra, czemu tu jest tyle wody? Co tu się wydarzyło? O nie! Na bank jakaś rura musiała pęknąć. O nie! Co teraz? Dobra, muszę wziąć wiaderko i jakoś to posprzątać, ale nie wiem, czy dam rady, bo cała chata jest zalana. Ale ja słyszę ją, ale będą jajca. Zaraz jej się przyznam, że to ja. Uwaga, uwaga i... Ha, ha! Oj, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Oj, o, o, o! Ha, ha! Karolcia! To był prank! Ha, ha! To ja ci zrobiłem! Sprzątam i stąd! Ha, ha, ha! Sprzątaj wodę, zobacz! Prank, kurczak, kurczak! Masz kurczaki! To wszystko! Ty mi chatę zalałeś? Tak, wylałem ci całą wodę, jaką miałem! Ale jaja, co? Ale nie, idź stąd, ja mam ciebie dosyć! Dobra, idę, ale jaja, widzowie! Wyprowadzam się stąd! Ale się zdenerwowała, widzowie, ale są jaja! Dobra, wiesz co, Karolcia, przepraszam cię. Już chyba nie będę, obiecuję, wiesz, to ja już było... Ja nie wierzę, na tak... pewno będziesz teraz cały nie. czas mi robił coś złego. To był już ostatni prank, już nie chcę, bo ty mi robiłaś ja dużo pranków. Ci. Tak, i ja tobie też. Wiesz co, to może ja cię w nagrodę zabiorę w ostatnie super miejsce, takie piękne miejsce. No, kłamiesz pewnie coś. Zabiorę cię w super piękne miejsce. Naprawdę, naprawdę, Karolcia, mówię ci, zabiorę cię dobra, na super randkę. Przysięgasz już, tak, że najlepsza to nie randka. Będzie prank? Tak, to będzie najlepsza randka na świecie, dobra? To no dobra, za chwilę chodź. Możemy się spotkać, poczekaj. Ale jaja, widzowie, a to za chwilę będzie toki prank, ale Karolcia, nie wytrzyma tego, zobaczycie to już. O, ostateczny prank. To chodź, Karolcia, chodź, bo już się ciemno a robi, co widzisz? To będzie? Zaraz zobaczysz, to będzie najpiękniejsze miejsce na randkę. Zobacz, już się ale ciemno po robi. Ciamaku? Tak, po ciamaku, bo teraz będzie tam najpiękniej. Chodź. Będzie super, mówię ci, no chodź. No dobra, niech ci będzie. Chodź, super będzie, zobacz, ale jaki ładny domek. To jest? To jest ładny domek, tutaj normalnie randka będzie najpiękniejsza, nie, on chodź. Nie wygląda wcale ładnie. Jest najładniejszy, zobacz, jaki piękny, taki duży. Super, nie, widzisz, nie, jak cię. Nie, idźmy tam. Nie bój się, chodź, ja przyszykowałem tam randkę najlepszą na świecie, chodź. Przyszykowałeś? Tak, no, specjalną dla ciebie taką randkę, wiesz. No dobra. Chodź, otworzę ci drzwi, chodź, wszystko będzie dobrze. No nie wiem, ale tu ciemno jest. Nie, ale zobacz, w środku już jest jasno. Idź, ja nie bój. Tak, wchodź, panie przodem, idź, haha, no, idź tam na no schody. I co? Idź tam na schody, tak, tam na a górę ty? Idź. Ja idę z tobą przecież, idę. No to chodź, bo idę. Ja tu muszę patrzeć, idę, ty cały idziesz. Czas idę. Cicho, teraz widzowie, ja ją szybko muszę zostawić, patrzcie, co ja mam. Potkana niewidzialność i... Jestem niewidzialny, szybko trzeba schować tą butelkę. I teraz będziemy udawać, że jesteśmy duchem. Ale się Karolcia przestraszy, zaraz zobaczycie. Teraz. Gdzie jest ta Karolcia? Co to było? Cebulson! Gdzie ty jesteś? O nie! Spadające wiaderko! Co to jest? Mówiłam, że to jest jakiś nawiedzony dom pomocy! O, latające wiaderko! O nie, ja wiedziałam, że to jest zły pomysł! Co tu robisz sama? Co ja mam teraz robić? Muszę poszukać miecza! O nie! Co ty robisz? Zostaw to! O nie, gdzie ty jesteś? O, tutaj! O, gdzie idziesz? Nie uciekaj mi! Szybko. Jestem duchem, zobacz, miecz lata. O, katnapy! O nie, co to katnapy, co to jest? Szybko! Drugi tu jest, szybko, drugi jest! Jakie to duchu, pomagasz mi? Tak, drugi rozwalę ci, pomogę ci! A, co to było? Udało się! Karolcia, to byłem ja, Cebulson. Tak, wypiłem podka na niewidzialność, chciałem ci tylko sprankować. Przysięgałeś, że już mnie nie będziesz ja wiem, to chciałem naprawdę, to miało być tylko ostatnie, ja przepraszam, ja nie wiedziałem, że tu będą prawdziwe katnapy.
mapy i oni ja nie... nas zabili. Tak, to ale ja ci robisz? Pomogłem. Ja nie wiedziałem, że one tutaj będą. Już nigdy nie będę. Chodź, Karolcia, kocham cię. Karolcia, kocham cię. Wracamy do domu. Już nigdy więcej się nie sprankujemy. Chodź. No, Karolcia, sorry, ale to było straszne. Co z tymi katnapami? Wracamy do domu już. Tak, już wracamy do domu. O nie. I będziemy musieli posprzątać nie, te kurczaki. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.